Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj omówienie przyszłego wierzchołka drzewa, który będzie we wrześniu, czy omówienie Jagdpanzera E100, tak zwany Jadzi. Pokażę wam, jak grać tym czołgiem, pokażę wam, jak baitować tym czołgiem, jakie moduły, tu jest zaskoczenie, jakie moduły ja proponuję. Omówimy załogę i pokażę wam jeszcze dwie bitewki. Jedną pokażę taką, jak nie grać tym czołgiem, bo zawsze pokazuję, jak grać. Dzisiaj będzie nietypowo, czyli pokażę, jak nie grać tym czołgiem i pokażę lepszą, jak siadła bitewka. A teraz zapraszam na materiał. Lecimy! Mapa Lakeville i miejscówka, w której w historii WOTA zrobiono najwięcej uszkodzeń na Jadzi, ponad 17 tysięcy. Dlatego tą bitwę wam pokazuję, że tutaj fajnie można postrzelać. Mamy tu krzaczek, mamy tu fajne bicie. Teraz omówienie linii zrobimy trochę w sposób nietypowy, bo zrobimy to w czasie bitwy. Tier 5 sztuk, papier, zresztą cała linia charakteryzuje się, co ciekawe, bardzo słabym pancerzem. I do 9 tieru aż mamy APCR-ki. 135 damage'u, słaba prędkość, słaby zasięg widzenia, czołg naprawdę słaby, markowałem, troszeczkę się na nim męczyłem i raczej to jest cała linia, gdzie stoimy z tyłu i kampimy w nim pancerza, tutaj pierwsza linia raczej odpada. Tier 6, Jagdpanzer 4, nowe APCR-ki na goldzie, penetracja jest fajna, działo ma fajne uszkodzenia, mamy tutaj 220, mobilność już 40, 6 stopni, nie ma tutaj opuszczania, zasięg widzenia też jest słaby, no ale mamy tu APCR-ki, czyli fajnie w tym się strzela z dużej odległości. Tutaj nie musimy się bać gąsek, nie musimy się tak bać pancerza warstwowego. Dalej tier 7 jak panter i znowu papier, znowu słabe widełki. To prawda, mamy tutaj mobilność, to jest wyjątkowy czołg, mamy tutaj 55, a na fertku znowu dalej już mamy tylko 30. Mamy też 1200 już prędkości na strzał, więc to jest taki dosyć fajny snajper, ale musimy z nim stać z ukrycia i walić z daleka. Mapy takie typowo miejskie są problematyczne dla tego czołgu, najlepiej mapy otwarte, najlepiej te czołgi lubię i tam najlepiej ta linia się sprawdza. Dalej mamy Fertka, który jest kolejnym papierem, ale mamy fajne uszkodzenie na strzał 490, ale zobaczcie, prędkość już tylko 30 km na godzinę. Jeśli chodzi o pociski, APCR-ki 311, 1150, więc można tym postrzelać, czołg raczej do kampienia. No i zostaje nam ostatni czołg do omówienia. Będzie tu oczywiście jak Tiger, czołg z niesamowitym DPM-em, z fajnymi uszkodzeniami na strzał, tylko że dalej jest to papier, dalej słabe widełki, dalej słabo się obraca, tak jak cała linia. 352 penetracji, naprawdę bardzo fajna wartość. Żeby przebić ten czołg trzeba tylko 250 penetracji, więc to nie jest dużo. 560 na strzał, zobaczcie, DPM 3000, co ciekawe, depresja działa 7,5 stopnia, zasięg widzenia 390, mobilność 38. No i tym czołgiem no można nastrzelać, naprawdę. Przy dobrej mapie możemy tym czołgiem zrobić naprawdę fajne wyniki, ale jak te czołgi ogólnie się świecą, to są bardzo duże maszyny, szczególnie Jadzia, to jest taka ogromna stodoła. No i właśnie te 9 czołgów ma APCR-ki na goldzie, a Jadzia ma hity, najlepsze hity w grze. Jest to czołg, który naprawdę potrafi, robiąc kilka strzałów, zrobić niesamowity wynik. To tutaj właśnie na tej mapie 17 tysięcy damage'u z tej pozycji, co prawda no u mnie tutaj się ulali, to mapa, ta bitwa będzie wygrana, ale widać, że ja tutaj gram na pierwszej linii Jadzią. Tutaj bardzo chciałem skończyć tą E4. Wiem, że przyjmę ten jeden strzał, żeby mu przyłożyć i nie polosowało. 1050, przypominam, jest na podstawowym, a tu niestety weszło poniżej. Mogłem go skończyć. 4300, przeciwników dookoła jest bardzo dużo. Jeszcze podjeżdża Barczat. Nasi z kolei domykają drugą stronę. Bitwa będzie wygrana, ale ja tutaj za długo już nie pogram. E3 stoi źle. Jakby E3 stała na A1, byłby cross i byśmy tutaj mogli to jeszcze ugrać. Natomiast E3 stoi za mną. Jak coś wyjeżdża na mnie, to ona wtedy strzela. I dużo było takich bitek, wam powiem, po 3000. Tak na spokojnie. 3 strzały Jadzią zrobić na bitwę to nie jest jakiś tam kosmiczny wynik. A do zmarkowania tego czołgu nie trzeba dużo, więc mi się wydaje, że Jadzia nie jest złą maszyną. Powinien każdy grać w garażu, o ile przemęczy się z linią. No chyba, że ktoś lubi stać z tyłu, kampić, bo ja do takich graczy inaczej nie należę. Bardziej wolę agresywną grę, szczególnie, że ja te czołgi markuję i bardzo dla mnie się pod. Tutaj zobaczcie, stoję tak, że spycha mnie z górki, dlatego nie mogę dać tego strzału, a szkoda, bo połowę HP już spadłoby z
5. Oczywiście Arta lubi też jadzie. Mamy tutaj papierowy dach i jeżeli wejdzie w bok, dach bądź w tył, no to może zadać nam naprawdę sporo. Jeśli chodzi o moduły, zobaczcie, zwróćcie uwagę tutaj, że ten czołg bardzo, bardzo wolno porusza się, bo to jest teren bagienny na tej mapie. I będzie tutaj taki przykład, że ja wolniej jadę do przodu niż E75 do tyłu. Więc tutaj naprawdę trzeba brać na mapach otwartych wszystko pod prędkość i pod celność, bo pokażę wam bitwę, jak słabo z daleka strzela się tym czołgiem. Natomiast na mapach miastowych ja bardziej proponuję szybki wyjazd, strzał, czyli moduły, które podkręcają obrót, podkręcają prędkość, niekoniecznie DPM i niekoniecznie celność. Więc niekoniecznie wszystko do celności. Więc zobaczycie, jak ja proponuję, jakie tutaj moduły. Tutaj już bodajże wejdzie ładnie. 5000, zobaczcie, takiej gry, gdzie przeciwnik mocno zaatakował. Ale zobaczcie, jak tylko dajemy strzał 20 sekund, przeciwnicy się po prostu ulewają. Trochę statystyk, 214 tysięcy bitew na jadzi, niecałe dwa strzały na bitwę, prawie półtora. Naprawdę bardzo słabo gracze na tym czołgu grają, tutaj naprawdę można zrobić kozackie wyniki. Raczej czołg słabszy, jeżeli chodzi o granie nim na dziesiątkach. Jeżeli rzuci niżej, no to mamy tam czołgi tak mobilne, że jadzio daje strzał 20 sekund przeładowania i nas wszyscy objeżdżają, więc ciężko się gra jadzią. Z daleka z kolei problem jest z celnością. On się na tariadzie, uważam, że najlepiej się sprawdza na przepychaczach, w miejscówkach, gdzie ciężko nas objechać, czyli w grupie. Wtedy można czekać na bunt przeciwnika, można zbejtować. Za chwilę wam pokażę, w jaki sposób to robić. Ale teraz jeszcze chwilę o samych statystykach. DPM prawie 3000, 1050 na strzał. Zobaczcie, na hitach 420 penetracji. Tylko musimy pamiętać, że hity nie lubią pancerza warstwowego, nie lubią gąsienic. Na to trzeba uważać, ale czołgi, które czują się bardzo pewnie, mogą niesamowicie się zdziwić i jadzia jest takim czołgiem, że ustawiona dobrze na flance, na przepychaczu, może zablokować, nawet jeżeli mamy mniej czołgów u nas w grupie, możemy zablokować cały przepychacz, bo każdy będzie bał się wyjechać, każdy będzie bał się przyjąć i ta za 1050. Dalej, rozrzut 0,32, czas celowania 2,30, to nie są złe parametry. Teraz zobaczcie na koszt tego pocisku goldowego, 7200 boli, jak gramy na full goldzie, dlatego ja polecam pół na pół albo jeszcze mniej wozić tego golda, ale trzeba wozić kilka hajeków, bo jak widzieliście intro moje dzisiaj, jak nagrywałem wstępu, przyłożenie na przykład w Leoparda na pocisku HE 1500 damage'u, bo na HE-kach tutaj średnio 1400, trochę mało tej penetracji, jakby była setka, to było świetnie, no ale 85 pozwala nam na objechanie, wjechanie komuś na plecy, jeśli dojdzie do takiej sytuacji, przyłożenie ma za 1400 w tyłeczek, więc polecam wozić tych kilka HE-ków. Teraz zajmiemy się najtrudniejszą rzeczą. Ja grałem mniej więcej i testowałem mocno zestawienie, choć powiem wam, że nie mam konta CCK i mam problem na tych moich kontach, bo ciągle brakuje kredytu, muszę sprzedawać maszyny, żeby kupować moduły i ciężko się testuje. Mam nadzieję, że uda się w końcu, bo dopiero po 5000 subskrypcji mogę zacząć rozmawiać, kombinować coś z tym CCK-iem, ale dlatego jeszcze daleka, daleka droga. Mam nadzieję, że im pomożecie. I teraz tak, jeśli chodzi o moduły, ja tutaj kombinowałem, w końcu ostatecznie grałem na dosyłaczu turbince i na ostrogach. Zaraz wam pokażę, że najlepsi gracze grają na ostrogach. Udowodnię wam to. Oczywiście czekoladka, oczywiście duży zestaw naprawczy. Jadzie często łapią na przednim kółku przy objeżdżaniu, pompują w gąsienicę, a jak wiecie, duży zestaw naprawczy dodatkowo nam przyspiesza, poza naprawą wszystkich modułów, dodatkowo nam przyspiesza naprawę. Ulepszenia polowe widać. Teraz co ciekawego, zasięg widzenia przy tych modułach mamy pełny, więc nie ma problemu. Prędkość normalna jest 30, tutaj oczywiście tutaj musi być niestety różowa turbinka, żeby wyciągnąć te 35. Ostrogi do obracania, no ja lubię grać na dosyłaczu, bo lubię zwiększać ten DPM, natomiast inni najlepsi grają inaczej. No to teraz sobie może przejdźmy, pokażę wam, jak grają najlepsi, bo mamy coś takiego ciekawego, jeżeli chodzi o stronkę Tomato.gg, że jak klikniemy sobie na dany czołg i weźmiemy sobie loadout, mamy pokazane statystycznie, jak gracze na jakich modułach grają. Najczęściej wybrany jest dosyłacz, wentylacja, zmniejszone kółeczko i tak dalej, i tak dalej. Najczęściej właśnie zmniejszone kółko, wentylacja i zobaczcie dosyłacz. Teraz wam pokażę najlepsi, jak grają na tym czołgu. Zjedziemy sobie trochę niżej. 2400 WNA, zmniejszone kółko, dosyłacz, turbina,
Ja turbinę też bardziej proponuję, ale zjedźmy sobie jeszcze dalej. Jakaś ciekawsza WN-ka. Zobaczcie, 2700. Wszystko pod celność i pod obracanie. Nie ma dosyłacza, nie ma turbiny. Tu gracze robią 2700, a gdzie robią gracze powyżej 3? W jakim zestawieniu? Ostrogi, czyli dwa moduły, które zwiększają nam obracanie. I teraz jedziemy sobie na największy wynik. Tu znowu mamy 3200. Jedziemy dalej. 3900. Ostrogi, turbina, zawężone kółeczko. To jest według danych serwera najlepszy zestaw na tym czołgu. I polecam tą stronkę, polecam tu zaglądać, bo można sobie posprawdzać, jak najlepsi grają na jakich modułach. I od tej pory będziemy tu zaglądać. Od tej pory będziemy też zaglądać na pancerz warstwowy. Teraz sobie przejdźmy na pancerz warstwowy. Zobaczcie, Jadzia versus Jadzia. Kity. Jadzia skontowana. Gąsienica, pancerz warstwowy. Zobaczcie, mamy tutaj 60 mm na tym pancerzu, plus mamy jeszcze gąsienicę 40. Jeden nachodzi na drugi. Teraz jakbyśmy chcieli z Jadzi w Jadzie przyłożyć, tu nie przebijemy skontowanej Jadzi. Tu nie przebijemy. Jeżeli myślimy, że Jadzie z dużej odległości przebijemy bez no to się mylimy. Pepeki to samo, zobaczcie, 310. Nie ma opcji przebicia ani w gąsienicę, ani w to. Zaraz Wam pokażę na treningówce, jak grać tym czołgiem. Tutaj zobaczcie, że można fajnie bejtować przodem. Nawet hity się nie wbiją. Zobaczcie, Jadzia z penetracją 420 też się nie wbija. Tu jest fajnie skontowany pancerz. I teraz Wam pokażę pewien myk. Otóż, najlepiej skontowany pancerz, jak będziemy się ustawiać na tym czołgu, do bejtowania jest to tył budy i przednie prawe kółko. Wtedy otrzymujemy najlepszy kąt do kątowania się tym czołgiem. Oczywiście możemy, zależy jakie przeciwnicy, jaką mają penetrację. Zobaczcie, kąt dla takich czołgów do 300-400 mm ustawiamy budę w ten sposób, żeby nam przecinała po skosie do przeciwnika i uzyskujemy takie kąty, że dopiero czołgi, te deki powyżej 350 mm penetracji nam się wbiją. Więc tym czołgiem, no jeżeli ktoś z hitów próbuje, no to się nie wbije. Nawet Jadzia w Jadzie się nie wbije pod takim kątem. Więc zobaczymy to teraz może na treningówce. Będzie najlepszy przykład. Użyjemy Chiefa, użyjemy Eboli, zobaczymy jak dwa najlepsze czołgi, które radzą sobie z Jadzią. Lecimy. Zobaczcie, Jadzia ustawiona przodem, wystawia przód, bejtuje przeciwnika, żeby oddać strzał. I nie ma opcji, żeby przebić na Chiefsie Jadzie w tej pozycji. Wystawiamy troszeczkę przodu, byle nie pokazać pierwszego kółka, bo jak nas złapią, to nas pompują. Tutaj dwa razy na prawo, raz na prawo użyjemy i jest koniec, więc musimy pilnować tego przedniego koła, żeby go nie pokazywać. Natomiast całą resztę możemy spokojnie pokazywać. Zobaczcie, tutaj mam fajny celownik, wam to pokażę zaraz w następnej bitwie i wytłumaczę, jak ja tym grałem. A teraz jeszcze przejdźmy na skontowaną boczną budę. Teraz zobaczcie, dobrze skontowana Jadzia, dobry kąt. Chieftain, żaden czołg nas nie przebije w bok. Nie ma opcji, po prostu możemy w ten sposób się ustawiać, bejtować. Tu co prawda mi przez chwilę pokazywało te kółko, że można przebić. Próbowałem ileś razy, niestety nie dało rady. Zobaczcie, jak fajnie można Jadzią się ustawić bezkarnie. To tylko haeki mogą nam zadać jakieś uszkodzenia. Pamiętajcie, nie wolno pokazać przedniego kółka, nie wolno pokazać przedniej płyty i nie wolno pokazać garka. Jeżeli ustawiam się w tą stronę do przeciwnika, jest ok. Jeżeli byśmy chcieli tutaj w drugą stronę, będzie widoczny garnek, będą nas szatkować w garnek. Tylko tak możemy się ustawić, jeżeli chodzi o Jadzie. Czyli albo pokazywać przód, albo pokazywać ten tył. Zmuszamy przeciwnika do strzału, przeciwnik strzela, obracamy się, oddajemy strzał. Znowu ustawiamy się w ten sposób. To są dwa takie sposoby, które ja proponuję, żeby grać na Jadzi, żeby nie kampić, bo teraz Wam pokażę, no czy może wpierw jeszcze pokażę Wam ebole, bo tutaj jest mało trochę penetracji. Tu jest tylko 322, a teraz Wam pokażę, jak się sobie radzi ebola z Jadzią, jeżeli zrobimy to samo. Zobaczcie, ebola, tak samo ustawiona Jadzia, nie ma opcji, żeby schitać. Dodatkowo jeszcze mamy tu osłony, mamy tu gąski, nie ma opcji, żeby ebola się wbiła. Prowokujemy ebolę do strzału, bądź każdy inny czołg. Zobaczcie, jakie tu są wartości, 600. No nie ma opcji, żeby się jakikolwiek czołg wbił. Lecimy teraz na pierwszą słabą bitewkę. Linia Mannerheima i teraz Wam pokażę paradoks całej linii i tego czołgu. Otóż cała linia jest taka, że szykuje nas do kampienia, że te czołgi są papierowe, trzeba sobie dalsze odległości, mamy tu działo i na tym trzeba bazować.
Natomiast sama jadzia jest tragiczna do strzelania z dużej odległości, szczególnie jest to blisko zasięgu widzenia pojazdów. Teraz zobaczcie, u nas nikt nie pojechał na przepychacz, jest tylko 60 TP, ale nie zjeżdża. Batczat pojechał na dół, nie wiadomo dlaczego, może chce magazyny komuś na dojeździe wkleić i wrócić. Czar Futur stoi tutaj, cała reszta jedzie na drugą stronę. Plan był taki, żeby pojechać tutaj, gdzie stoi WZ-ka w tej chwili i spróbować wesprzeć, ale zobaczyłem, że bardzo dużo do maszyn jest na dole. Dlatego od razu powrót i jadę na najlepszą miejscówkę do obrony. No ciężko tam dojechać jadziom, ale się udało. Barczat mi jeszcze ładnie powalił drzewka. I zobaczcie, pierwszy strzał, bo to będzie skrócona wersja, idealnie wchodzi w Polaka 1060. I zobaczcie, co tutaj się wydarzy. Ziemia, powietrze. Zwróćcie uwagę na mój celownik. Pokazuje mi te trzy, czerwona, żółta, zielona, kiedy mi przycisk przebije, kiedy mi nie przebije, a kiedy może przebić. Drugi strzał, znowu nie weszło. Strzelanie z jadzi na odległość to nie jest dobry pomysł. Tutaj mnie zmusiła sytuacja. Mój team się wykrzaczył, rozjechali się źle. 4-1, bitwa już, zobaczcie, 6000 HP w plecy, a ja tej bitwy nie przegram. Oglądajcie to, bo tylko dlatego, że tutaj się ustawiłem, byłem nie do wyjęcia. Tutaj zobaczcie, grill. Kosmos. Ale to nie są jeszcze najlepsze strzały. Zobaczycie dalej. Znowu grill. Znowu kosmos. Minotauro. Uszkodzenie krytyczne. Koń. Konsienica bez damage'u. A strzelam z pepeków, co ciekawe. STRV. Nie wiadomo, gdzie poleciał pocisk. Nie wiadomo, gdzie poleciał pocisk. Rykoszet. Nie trafiono w pojazd. No i tu już kobra stwierdziła chyba, że mnie tutaj nie ma, bo tyle czasu, tyle tak napudłowałem, że tutaj na pewniaka jechała. No i strzał z podpaleniem i zobaczcie, dwa strzały w bitwie, 2600 damage'u. A tu mógł być rekord naprawdę w uszkodzeniach. I tutaj ostatni strzał już konia. Też nie weszło. No w życiu nie miałem takiego RNG jak tutaj. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli takich bitew. Mapa posterunek. Teraz już dużo lepsze rusowanie. Jest dużo TD-ków, dużo ciężarów. Co prawda dwie artylerie. Ale zobaczcie, dużo czołgów jedzie na przepychacz. Ja raczej będę się starał tutaj grać, bo tylko pojechał Bat tutaj na ten wjazd. Będę starał się stąd coś próbować zrobić, ale zobaczcie, jak agresywnie podjechała Manticora. Więc na dzień dobry próbuję ją skasować. Szkoda, bo na tej załodze nie mam intuicji. Tutaj jest problem, jakby intuicja, od razu bym się przerzucił na HEK. I czekam teraz, aż dostanę spota, żeby oddać strzał. Prawdopodobnie Manticora podjedzie, żeby świecić, cyk, strzał, ale to niestety nie weszło. Tam cofam się, bo teraz jestem, mogę być obity właśnie z tej miejscówki na A8, więc i Arta będzie mnie klepać, więc stąd dlatego podejmuję decyzję, żeby się stąd wycofać. Zobaczyłem, że bardzo dużo czołgów jest na przepychaczu, mają tam przewagę, więc spróbuję tam przerotować. Tutaj zobaczcie, nawet nie zdążę skupić i zmiana pozycji. No jadzią, zobaczcie, jak to wolno się odwraca, jak to wolno jeździ. Dlatego tutaj moduły trzeba będzie zweryfikować, trzeba będzie zrobić jeszcze raz materiał, jak się gra na tych ostrogach, bo tutaj już nie miałem kredytu, żeby to pokombinować. Tutaj mówię, nagrałem na zestawieniu dosyłacz, wentylacja i turbinka. No i jadę na drugą stronę, zobaczcie, przeciwnik bardzo mocno gra. Nasi z kolei mocniej zaatakowali drugą stronę. Ja za peletonem i tak bym tam nie zdążył dojechać. Jadę tutaj pomóc. Ale prędkość, zobaczcie, 13, 15. Nawet na turbinie. Problem. Jedzie jadzia na pewniaka. Tyk. 1154. Takie nawet fajne losowanie. Teraz ładuję. 22 sekundy, tutaj grałem właśnie bez, tu akurat grałem bez dosyłacza, sprawdzałem właśnie inny moduł i wyjeżdża mi Manticora na plecy i kolejny strzał, tak jak w poprzedniej bitwie.
Pingują mnie, weź traf tą Manticore. No to skupienie idealne. Strzał dany w dobrym momencie. Nie wiadomo, gdzie to poleciało. Tu aż na czacie przeprosiłem, bo to był taka setka strzał, powinno to wejść. No i zobaczcie, przepychacz nam pada. Nasi co prawda przepchali w drugą stronę, ale będziecie, zobaczcie, jak tu będzie dynamiczna bitwa. Jak tu będzie mocno rotowany. Zobaczcie, 113 jest 7277 AMX-50B. Mocno grają z drugiej strony, ja zostałem tu z grillem. EBR w końcu padł, Manti go załatwiła. No i Batchat jest u góry. Czekam, aż coś wyjedzie na pewniaka. Pyk, pyk, pyk. Jest typek. 1083. I wyjeżdża 277. Staram się tak cofnąć, żeby zasłonić dolną płytę, albo żeby ją tak mocno skontować, że mnie nie przewidzacie. Próbuję się kontować, podnoszę pancerz. No ale niestety 277 mi wsadza. Cofam się do tyłu. Tutaj jest taka fajna skarpa, można się ustawić. Można zakryć dolną płytę i można kantować tylko górnym pancerzem. Ten 277 nie ogarnia trochę. Tutaj naprzeciwko stoi Jadzia. 1050. No i tu mam dolną płytę zakrytą, kabinę dobrze skontowaną. Nie powinien się wbić, ale jakoś nie zwraca na mnie uwagi. Jedzie dalej. Aż leciał po Artę, ale nie wiem czemu. Tak agresywnie gra. No to można go skończyć. Znowu Pepek, 38. Trochę się nie opłacało strzelać. 3000, zobaczcie, 300. Dosyć szybko, 8-8, bitwa wyrównana. Mam SKP przewagi. Asi znowu. Stoją tak śmiesznie na kapie przeciwnika. Beczka rotuje, 277 rotuje. Powiem wam, że to były bardzo, bardzo mądre zagrania. Zaskoczyć przeciwnika z jednej strony, zrotować czołgami mobilnymi i podjechać z drugiej. Ja tutaj, zobaczcie, z grillem i z Manticorą utrzymaliśmy tą flankę, a tamci są mocno puszowani, dlatego wykorzystują prędkość i rotują. Bardzo, bardzo mocno, mądra gra mojej drużyny. No i co? No i na razie zastanawiam, co zrobić. Tutaj już przeciwnik nie wyjedzie. Nie opłaca mi się strzelać w tego ogryzka typa i jadzie. Albo ryzykować przyjęcie strzałów od nich, bo mam tylko 1200 HP. Więc zobaczyłem, że tu podjechała E4-eczka. Mam PPK znowu. Na E4 powinien starczyć. 277 gra na wieżę. Podjeżdżam do niego. Będzie próba. Jeszcze koń podjechał. Można w garnek się to strzelić. No i tak, koniec celowany, nie chcę za darmo przyjąć, on mi po prostu by wkleił, by się cofnął. 277 też się zastanawia, co zrobić, też rotuje, grill ładnie kończy jadzie, typka. Peczka się cofnęła z Manti, zobaczcie, ładnie na przyjęcie, ale tamtą stroną przeciwnik nie gra. Widać, że podjechał tu na środek, trójeczka podjechała od dołu, Arta uciekła raz w drugą stronę, bo tam był nasz team, teraz Arta ucieka w drugą stronę. W ogóle taka fajna ta bitwa była, coś się działo. No i podjeżdża trójka. Ja mam PPK, nie mam intuicji. Mogłem się przerzucić na Golda. Przy PPK-u może mi polosować. Przy Goldzie raczej by weszło w garnek. No i mierzymy w garnek. Pomarańczowy celownik nie wchodzi. Przy Goldzie na 100% by ten pocisk wszedł. No i znowu 22 sekundy. Była chyba turbina, zawężenie kółka i ostrogi, ale nie jestem pewien, w jakich modułach tutaj. Pewno nie miałem dosyłacza. Nie, wentylacja, turbina i obracanie. Takich. Zobaczcie, czwórka wjeżdża. Anticora i 277 znowu zrotowały teraz na dół i obijają ładnie tą czwóreczkę. Batchat musi uciekać ze środka. Czwóreczka ginie. Dostaje spota. Nie jadę dalej, bo był koń. Czwórka mogłaby też mnie złapać jak na dojeździe, więc czekam, aż zgasnę. I jedziemy dalej. Polecam ten celownik właśnie. Znalazłem go teraz na protankach, próbuję sprawdzać różne modele. Ten ma fajny, bo pokazuje wskaźnik penetracji pancerza, pokazuje odległość do przeciwnika i pokazuje takimi fajnymi kolorowymi, gdzie można przebić. Zobaczcie, czwóreczka próbuje grać z headscrapa. Ja już mam teraz Golda, więc nie strzelam do niej, bo tutaj były gąski. Nie przebiłbym nawet, nie byłoby szansy, żeby przebić gąski, dlatego muszę celować w wieżę albo pod wieżę.
I 816, zobaczcie, czwóreczki nie ma, 4000. No i teraz nasi, zobaczcie, jak ładnie się zjeżdżają. W grupie objeżdżają tą fałkę, polują na konia. Świetna gra mojej drużyny. Ja niestety nie mam tej mobilności, żeby tak rotować. Arta znowu z kolei uciekła na pozycję J0. No ja myślałem, że gdzieś wyłapię tutaj 260. Okazuje się, że koń chciał mi wjechać na plecy. Więc zastanawiałem się, co zrobić. Wjechać bezpośrednio? Może ja mu wyjadę na plecy w takim razie. No to, żeby go zaskoczyć, ładuję tego haeka. Intuicja już wrzucona, ale jeszcze działa za krótko, tylko 13 sekund. Ale powinno starczyć, żeby dojechać do konia i wkleić mu pestkę w plecy. 1400, przypominam. Mam przewagę wysokości, a tu się pokazuje 200 tyłem. Celownik coś tutaj mi zbugował. Strzał 1375. Szkoda, że polesowało tak nisko, bo tutaj mógł być naprawdę fajny, fajny wynik. No i wjeżdża mi z kolei koń na plecy. Znowu. No to udaje, że zjeżdżam. Bujam się jak Krezus na tej skarpie. Konia dopada 277 i beczka, koń wystraszony. Nie wie, co się dzieje. No i próbuję jeszcze mu wcisnąć. Oczywiście Pepek. Tu jest dużo pancerza warstwowego. Boczek 605. High caliber 6100 damage'u. No i dalej już nie będę przeciągał, bo ta 260 uciekła. No zobaczycie. Teraz podsumowując całą bitwę, cały materiał. Pamiętajcie, że jadzie warto zrobić. Chciałem wam bardzo podziękować za lajki. Naprawdę jesteście świetni. Ja postaram się teraz, bo obiecałem, to jest materiał wierzchołek drzewa, to jest materiał na prośbę. Jeszcze zrobię 140. Mam dwa jeszcze materiały do zrobienia, bo obiecałem, że zrobię ich spoty i zrobię podpalanie i wybuchy, uszkodzenia krytyczne, a później już na pewno będą materiały, jeżeli chodzi o spotowanie. Dzięki bardzo, see ya i do następnego.